Siemanko, z tej strony Elio, Atari Retrofan. Dzisiaj Doom na Super Nintendo. Ale zanim powiem kilka słów o tej grze i o swoich wspomnieniach z nią związanych, no to muszę wspomnieć o grze, która zapoczątkowała wszystkie FPP-ki, które się później pojawiały, które są, istnieją dzisiaj, w które dzisiaj gramy, tak jak Counter-Strike i inne. A mianowicie chodzi tu o Wolfensteina 3D. Gierka, jak się pojawiła, rozdupcyła system całkowicie. Pierwszy raz gracz się mógł przenieść w pełen świat 3D, w którym można było obracać się swobodnie, podchodzić do każdej rzeczy. Tego wcześniej nie było. Gierki, które miały takie pseudo 3D, no to poruszał się w nich bohater skokowo. Obrót był tylko 90 stopni. To nie było to. A Wolfenstein zmienił wszystko. John Romero, autor Wolfensteina, po prostu mistrz świata, zmienił wszystko, jeżeli chodzi o komputerową rozrywkę i o gry. Zresztą gdzieś tam w necie znalazłem, że za kasę, którą zarobił na Wolfensteinie, kupił sobie Ferrarkę i bardzo dobrze, bo zasłużył na to. No i to był taki kamień milowy, totalny kamień milowy, jeżeli chodzi właśnie o gry. I według mnie kolejnym takim kamieniem milowym w grach FPP jest właśnie Doom. Dlaczego? Z dwóch powodów. Pierwszy powód jest taki, że wprowadził kolejną swobodę w poruszaniu się. Teraz już nie poruszaliśmy się w jednej płaszczyźnie, tylko już teraz można było wchodzić po schodach na górę, schodzić do jakiejś podziemi, wchodzić do lokalizacji, w której było widać niebo, sufit na różnych wysokościach. No to było już wow totalne. A drugą rzeczą było to, że wprowadził ogromną ilość tekstur. Wolfenstein miał ten problem, że te lokalizacje były bardzo do siebie podobne. Gdyby nie to, że była mapa tam dostępna, to ja nie wiem, czy bym przeszedł Wolfensteina, bo późniejsze etapy były tak rozbudowane, a wszystko wyglądało tak podobnie, że ja się naprawdę gubiłem i bez mapy bym tego nie ogarnął. W Doomie było masakrystycznie dużo tekstur. Każda lokalizacja mogła wyglądać i wyglądała inaczej i już było dużo ciężej się zgubić. Było to piękne, no mega, po prostu mega. To zachwycało totalnie i Wolfenstein spadł totalnie gdzieś tam na inny plan i teraz wszyscy mówili o Doomie i wszyscy w Dooma grali. I to, jak mówiłem, to był dla mnie też kolejny kamień milowy w FPP-kach. I teraz powiem wam kilka takich wspomnień z tym związanych z Doomem, jeżeli chodzi o moją osobę. Pierwszy raz Dooma zagrałem na moim kompie, na PC-cie, którego rodzice kupili mi w maju 1995 roku. No i łupałem w to strasznie długo. Bardzo często do mnie przychodził również mój ówczesny przyjaciel Kobra, który, jak ja już miałem PC-ta, on jeszcze przez kilka miesięcy miał Atarynkę, zanim mu rodzice kupili też PC. I graliśmy cały czas w Dooma. No to były piękne czasy, fajnie to wspominam. No ale nadszedł ten dzień, gdzie Kobra też dostał od rodziców na raty komputer. Identyczny jak mój, bo nie mieli większego budżetu, ale że to było kilka miesięcy później, to był po prostu tańszy już wtedy. Znaczy identyczny. Z taką rozpiską poszedł do wideobitu w Tychach, ale niestety, wtedy trafił na promocję. Trafił na taką promocję, że nie dość, że dostał lepszy monitor 14-calowy, bo taki ładniej wyglądający, z takimi zakrywanymi tymi pokręciłkami do regulacji. Ja miałem wszystko tak ohydnie na zewnątrz, w tym Hyundai'u. On dostał już takiego fajnego DU. Ale wtedy też w wideobicie była promocja, że zamiast półmegowej karty graficznej ISA dostał megową kartę graficzną VLB. Moja ówczesna wiedza informatyczna sprowadzała się do tego, że wiedziałem tylko, że jeżeli jest więcej pamięci na karcie, no to karta wyświetla w wyższych rozdzielczościach większą ilość kolorów. Czyli dla przykładu, moja wyświetlała 1024x768 w 256 kolorach, a jego już w high kolorze, czyli tam 65536. Oczywiście, jak sobie przeglądaliśmy zdjęcia rozebranych panienek, no to robiło to różnicę, ale w grach, które chodziły i tak w 640x480 albo niższych trybach, nie robiło to różnicy. I no, to była moja cała wiedza odnośnie kart graficznych. Ale jak Kobra sobie kupił ten komputer i poszedł do niego z dyskietkami, zaczęliśmy przegrywać gry i odpaliłem u niego Dooma na tej karcie VLB, to przez pierwsze chwile nie wiedziałem, co się dzieje. I to dosłownie. Nie wiedziałem, czy coś jest nie tak z grą, czy... No, naprawdę nie wiedziałem, o co chodzi.
Zatrybiłem dopiero po kilku minutach i zorientowałem się, że gra u niego chodzi zajebiście płynnie. Dużo bardziej niż ktoś tu do mnie wchodzi do pokoju. Dużo bardziej niż na moim kompie. Dam porównanie, to jakby dzisiaj grać w coś w 24 klatkach, a grać w 60. Jak się skapowałem, że to rzeczywiście chodzi o tą płynność, gdzieś tam wychodziłem w lokalizację jakieś bardziej rozbudowane, wbiegałem z shiftem, żeby było szybciej, błyskawicznie się obracałem i było tak zajebiście płynnie, a wróciłem do domu i te same lokalizacje były albo delikatnymi skokami, albo widocznie mniej płynne, no to kurde, jak mu zacząłem zazdrościć tej karty graficznej. Niestety na tym etapie już rodzice nie mieli kasy, żeby taką kartę graficzną mi kupić. No i męczyłem się z tą półmegową ISO aż do kupienia nowego kompa na bazie K5 PR90 i Savage'a 3D. Ale to już nie ma za bardzo nic wspólnego z Doomem, także przechodzimy do Dooma na Super Nintendo, którego dorwałem niedługo po tym, jak kupiłem konsolę i byłem naprawdę w szoku, że taka gierka, która wcześniej wymagała takiego peceta z taką kartą graficzną, z szybkim procesorem, z pamięcią, chodzi na takiej konsolce. Oczywiście jest to Nintendo, więc są pewne ograniczenia związane z przemocą, krwią i tak dalej, jak w Mortalu, ale myślę, że warto tą gierkę mieć. Także zapraszam do zobaczenia Dooma na Super Nintendo. Dobra. Przełączamy przycisk Power. Plusik kartridżu, że gierka ładuje się błyskawicznie. Jest ekran tytułowy. Zaczynamy. Okej. Sobie tylko zobaczę, gdzie jest strafowanie. Strafowanie mam pod tym tutaj. Niebieski jest zmiana broni, a zielony jest strzał. Okej. Jak widzicie, to co pierwsze się rzuca w oczy na Super Nintendo, to jest brak tekstur na ziemi i na suficie. No jednak w porównaniu na przykład z PC-tem 486DX4066, no to tutaj tych megaherców jest trochę mniej, więc no, konsolka mogłaby tego nie pociągnąć. Ale tekstury na ścianach są. Rozdzielczość jest wiadomo też niższa. Widać to szczególnie na tych rzeczach, które są dalej od nas. Się otwiera nieczki, żółty, zielony, czerwony. Dobra. Także póki jeszcze są daleka te wszystkie sprite, te obiekty, no to jest grafika mizerna, ale jak już się podchodzi, to jest fajnie. Ale pamiętajcie, że tutaj cartridge ma mega małą pojemność, że jest wolny procesor w porównaniu z PC-tem, więc i tak jest super jak na możliwości Super Nintendo i należy się tylko cieszyć, że ta gierka jest w ogóle na tą konsolę, że fani Super Nintendo mogą zagrać taką gierę z poważnych PC-tów. Trochę niewygodnie się gra padem, powiem. Jak się te drzwi otwierało. Tutaj mamy chyba przejście planszy, ale to jeszcze nie będę tu wchodził. Sobie jeszcze pozaliczamy miejsca, które gdzieś tutaj są. Może jakieś sekrety znajdziemy, może jakiegoś shotguna, bo nie pamiętam, jak to w tej pierwszej planszy było porozlokowywane wszystko. Bardziej w dwójkę grałem w Dooma. Jakoś bardziej mi się podobał. Jej gościu. Tutaj chyba można było przez tą lawę przejść. No tutaj też lawa też nie ma tekstury, no ale to jest jako ziemia, no to nie ma. I mamy shotguna. To sobie pójdziemy już do przejścia na następny level. Masz coś tam jeszcze pominęliśmy na początku. Jeszcze sobie zerknę. Tutaj coś jest. To jest taki słupek. Nie, źle się padam. Zdecydowanie wolę klawiatury. Czyli źle. No jestem mega przyzwyczajony do klawiatury i dziwnie jest. Tutaj jeszcze tylko czaszki do zebrania mamy. No i idziemy do windy, bo jednak chyba tu już nic szczególnego nie ma. Ale
ale płynność jest, grafika to jest chyba maksimum możliwości tej konsoli, więc nie ma co narzekać, nie ma co porównywać do PC-ta, no bo jakby porównywać, nie wiem, Fiata 500 do Arteona, ale tak jak wspomniałem, jak na możliwości tej konsoli, jeżeli chodzi o bebechy, które ma, to jest rewelacja. Przechodzimy levelik. Coś tu jeszcze nas czeka, nie? Tu już możemy wciskać przycisk. I tutaj chyba też nie było wyboru poziomu trudności. Na PC mieliśmy 4 stopnie, tutaj jest 1. Ale levele są dokładnie te same, bo pamiętam to. Jedynie się różnią, tak jak mówię, tym brakiem tekstur. Reszta jest tak sama jak na PC. Siekaj, siekaj go. Jeszcze tutaj jakiś gość w nas strzela. Tam jeszcze jeden. Kurde, 37 energii, wow! Już cały pysk zakrwawiony. Jednak jest trochę krwi w tej gierce. Myślałem, że będzie zgodnie z polityką Nintendo bez takich krwiotrysków, a jednak jest trochę. Dobra, musimy jakąś apteczkę znaleźć, bo zaraz będzie po nas. Bo już gościu ledwo widzi, jest całe pyszczysko zalane krwią i gęba. Chciałem wybrać najprostszy poziom trudności, ale że nie ma do wyboru, no to niestety trzeba bardziej uważać podczas grania. Kamizelkę wzięliśmy, mamy armor 100, ale to nie zmienia faktu, że bez apteczki tutaj daleko nie pociągniemy. Na razie mi się udaje gości zabijać, ale tutaj są drzwiczki do otwarcia. To jest to, co też mówiłem we wstępie, już możemy chodzić góra, dół. Mamy te otwarte przestrzenie, to jak widzicie, no to jest bajka w porównaniu z Wolfensteinem. Tutaj ktoś nas czeka, czy nie? Się boję wychylić, żebym nie zginął. Jest, są apteczki, pędzimy po apteczkę. Dobra, ktoś naprzeciwko jeszcze nas sieka, kurde. Dobra, może tam jeszcze apteczka będzie leżeć, mamy czerwony klucz tutaj. Ale apteczek już brak. Tu jest 10 energii, tutaj jest 4 dyszki, tam jest gościu. I powiem wam, że trzeba się naprawdę skupiać patrząc tutaj na te dalsze części jakichś tam labiryntów, bo jest na tyle niska rozdzielczość, że trudno czasami dostrzec ewentualnego wroga, który tam może być. Klucz wzięliśmy czerwony, nie? To szukamy czerwonych drzwi. To nie tu. Kurna, ciężko się gra, padam. Gdzie te czerwone drzwi są? Tutaj zaczynaliśmy. Tutaj są czerwone. Tutaj możemy przejść, tylko trzeba uważać, bo jak tam ktoś się pojawi, to może być ciężko z nami. Z powodu braku energii. Tu jest koleś. Są tu jakieś apteczki. Ktoś łoi w nas. Uciekamy. Nie łoi, tylko to jest chyba lawa. Czerwony. Coś żeśmy przełączyli. Jakieś drzwi się może otworzyły. 41 energii. Ale musicie przyznać, że wygląda naprawdę super jak na Nintendo. Ja na początku kupiłem konsolę i zobaczyłem ten tytuł w necie gdzieś na Allegro, jak szukałem jakichś kartridży różnych, no nie szukałem konkretnie Dooma, szukałem po prostu gier i zobaczyłem Dooma, to byłem naprawdę w szoku, że ten Doom jest na tą konsolę. Potem się Mortale jeszcze trafiły. Także pełna gama naprawdę wyrypistych gierek. Dobra, mamy 100 energii. No i tutaj za dużo wszystkich jest gości. Siekaj, Elio. I mamy przejście planszy, ale sobie coś tam pozbieramy jeszcze. Naboje. I zaliczony level. Nie, to jednak nie był level. Dobra. To chyba nam otwarło te przejście tutaj. Apteka duża. No tutaj jest jakieś zejście po schodach. No tutaj będzie wyjście z planszy. Czerwony.
Strzelamy, strzelamy, strzelamy. Ciężko pada mi dobrze wycelować. Już przestanę narzekać, dobra. Mamy zaliczony levelek, czerwony guzik. Połowę tego ludzi zabiłem. Znalazłem 13% sekretów 0. Tutaj chyba w trzeciej planszy już gdzieś się pojawia minigun. Może mi się uda dojść, może mnie nie zabiją. Bo miniganem się już fajnie wymiatało. O, już mnie coś łoi z tyłu. Nie widzę. Tutaj jest koleś, leżysz. Drugi. Leży. Na szczęście są apteczki. Jeszcze coś we mnie strzela. Tam chyba po drugiej stronie kogoś ominąłem. Tak jest koleś. Snajperski strzał padł. Jeszcze coś łoi. Kurde, felek. Tak jeszcze. Okej, okay, teraz tu są niebieskie drzwiczki, czyli musimy znaleźć sobie niebieski klucz. Tej apteczki na razie nie biorę. Ona poczeka, aż będziemy mieli większą potrzebę skorzystania z energii. I tutaj są zwykłe drzwi. Otwieramy. Otwierać. Dobra. I jest tutaj chyba klucz, nie? Przyklinowałem się coś. Nie, to nie są klucze, to są te apteczki takie po jeden, co dodają. Strzelaj, strzelaj, strzelaj. Tutaj na serio kojarzę minigana w tej planszy coś. Tylko gdzie on będzie? Tutaj sobie zejdziemy w tą piwniczkę. Przełączniczek. Wcisnijmy. Niewygodny ten pad jest, strasznie mały, kurczę. Powiem wam, że ze wszystkich padów na każdej konsoli, jak grałem, nie wiem, na Xboxie, na PlayStation, na Nintendo, to najbardziej ze wszystkich pasuje mi pad z Atari Jaguara. Jest mega dziwnie wygląda, ale się go zajebiście używa. Wow. Dużo ich tutaj. Już zaczynamy lecieć z ryja krew. Tu mamy tam dużą apteczkę, ona chyba 25 dodaje. Tak. Tutaj nie możemy spać, bo stąd już nie wyjdziemy. Jak zlecimy, będzie zgon na lawie. Wow, 31 energii i... Dziękujemy, wykrakałem, spadłem. A nie, 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 apteczka, jest guzik, jest guzik. Dobra, okej. Zobaczyliście, tak wygląda Doomik na Nintendo. Konsolka malutka, ale ciągnie takie 3D. Cieszę się, że ją mam, cieszę się, że mam tego Doomika. No i co, zapraszam teraz 10 grudnia na kolejne spotkanie z Nintendo na moim kanale. Nie wiem jeszcze, jaką gierkę wam pokażę, ale na pewno coś takiego mega, mega fajnego, kultowego. A teraz dzięki za obejrzenie, trzymajcie się.